Jak zwalczyć kurzajki trwale i w 100% naturalnie? Zanim przejdziemy do praktycznych zaleceń dietetycznych, warto dowiedzieć się, czym są brodawki oraz w jaki sposób wpływają na ogólną kondycję organizmu. Popularne zmiany skórne zwane kurzajkami bądź brodawkami powstają w wyniku ataku wirusa brodawczaka ludzkiego, HPV, na nasze ciało. Istnieje wiele typów brodawczaka, które u ludzi wywołują zupełnie odmienne choroby, od kurzajek po nowotwory. Za brodawki skórne jest odpowiedzialny HPV typu 1 i 2. Główną drogą zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego jest bezpośredni kontakt z osobą, u której wystąpiły zmiany skórne, a w przypadku groźniejszych typów – droga płciowa. Zaleca się więc stosowanie barierowych środków antykoncepcyjnych w każdej sytuacji, chociaż i te nie zawsze uchronią nas przed zarażeniem, czyli relacje seksualne z osobą zakażoną HPV. Jeśli wykryto u ciebie obecność HPV, koniecznie pójdź do lekarza i poddaj się odpowiedniemu leczeniu oraz stosuj się do zaleceń specjalisty. Dokładnie obserwuj swoje ciało i zwracaj szczególną uwagę, czy kurzajki powstają na stopach, w okolicach narządów płciowych, na nogach czy na twarzy. Wiele osób tygodniami bądź miesiącami nie zdaje sobie sprawy z powstałych zmian skórnych. Dieta, która zwalcza kurzajki oraz zapobiega ich powstawaniu, stosując odpowiednią dietę, zdrową i bogatą w cenne dla organizmu składniki odżywcze, skutecznie wesprzesz kurację leczniczą od wewnątrz. Wzmocnisz organizm oraz zapobiegniesz nawrotowi problemów w przyszłości. Zastosuj się do poniższych zasad, a już nigdy więcej nie będziesz musiał sobie łamać głowy pytaniem, jak zwalczyć kurzajki. 1. Jedz warzywa, pierwszą i najważniejszą zasadą każdej zdrowej diety, a nie tylko planu żywieniowego zakładającego naturalne leczenie brodawek, jest częste spożywanie świeżych warzyw. Dostarczają one organizmowi witamin i minerałów niezbędnych do efektywnego zwalczenia wirusa brodawczaka ludzkiego. Jednak warzywa warzywom nierówne, chociaż wszystkie są zdrowe, w przypadku kurzajek najbardziej wartościowe okazują się zielone warzywa liściaste oraz te pochodzące z morza. Czyli algi, są one niezwykle cennym źródłem witamin z grupy B oraz wapnia. Ten zielony rodzaj żywności w naturalny sposób wzmacnia układ odpornościowy i lepiej przygotowuje organizm do walki z wirusem brodawczaka ludzkiego. Silne i zdrowe ciało bez problemów zwalcza objawy zakażenia oraz skutecznie redukuje zmiany skórne. Produkty szczególnie polecane przez specjalistów do walki z HPV to: jarmuż, wodorosty kombu, arame i nori, szpinak, brokuły, sałata, spirulina i rukola. Chociaż w naszych realiach o wodorosty jest trudno, warto jednak od czasu do czasu po nie sięgnąć. Dostarczają one wielu wartościowych substancji odżywczych już w małych dawkach. Przeczytaj koniecznie artykuł: warzywa, sposoby na apetyczny dodatek do dań. 2. Jak zwalczyć kurzajki owocami? Owoce to kolejna grupa produktów spożywczych, która świetnie wspiera organizm w walce z HPV. Dzięki olbrzymiej dawce witamin owoce fantastycznie wzmacniają odporność i odpowiedź naszego ciała w obliczu ataku chorobotwórczych drobnoustrojów. Poprzez owoce i warzywa możemy świadomie kontrolować wiele aspektów naszej codziennej diety oraz jej wpływ na nasz organizm. Na przykład, dynia, pomidory, jeżyny i papryka to produkty o ogromnej zawartości przeciwutleniaczy. Co więcej, są one niskokaloryczne, a zatem możesz się nimi zajadać do woli bez najmniejszego poczucia winy. Czerwona papryka, cytryny i pozostałe owoce cytrusowe to z kolei solidny zastrzyk witaminy C.
Spożywaj je codziennie i w miarę możliwości łącz z innymi produktami. Już po kilku tygodniach zauważysz znaczną poprawę odporności Twojego organizmu. Zarówno dynia, jak i jej pestki to potężne źródło witaminy A. Substancja ta odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu wszelkiego rodzaju zmian skórnych, w tym brodawek. Dba ona o dobry stan zdrowia naskórka oraz poprawia interakcję pomiędzy jego komórkami. 3. Aromatyczne zioła. Z pewnością wielu z nas na hasło jak zwalczyć kurzajki w pierwszej kolejności przychodzą do głowy zioła rzeczywiście. Rośliny aromatyczne nie tylko świetnie wyostrzają smak potraw, ale także bardzo skutecznie zwalczają infekcje bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze. Zioła zawierają w swym składzie substancje o silnych właściwościach przeciwutleniających, m.in. flawonoidy i fenole. Związki flawonowe mają działanie wzmacniające komórki, przeciwbakteryjne, a także poprawiające zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Z kolei kwasy fenolowe redukują uszkodzenia wywołane stresem oksydacyjnym. Chociaż większość z nas sięga po suplementy diety z kwasami fenolowymi, warto wiedzieć, w jakich ziołach znajdują się one w naturalnej postaci. Najpopularniejsze ich źródła to czosnek, tymianek, oregano, rozmaryn, zielona herbata, goździki, czarna herbata. Zaleca się spożywanie przynajmniej jednej filiżanki ziołowego naparu dziennie. Pamiętaj jednak, że nie należy do niego dodawać ani cukru, ani żadnych innych substancji słodzących. Jedynym dopuszczalnym słodzikiem jest naturalny miód pszczeli, najlepiej pochodzący z organicznej hodowli. Nie zapomnij o białkach. Jeśli zastanawiasz się, jak zwalczyć kurzajki, skomponuj tak swoją codzienną dietę, aby nie zabrakło w niej także wysokiej jakości białek. Znajdziesz je przede wszystkim w chudym mięsie, kurczaku, indyku, króliku, rybach i wielu produktach roślinnych, tofu, orzechach, migdałach, fasoli, soczewicy, cieciorce. Zarówno fasola, jak i orzechy czy migdały, stanowią także bardzo cenne źródło wapnia oraz witamin z grupy B. Kiedy spożywamy je w towarzystwie świeżych warzyw, zwiększamy ich odżywczą moc, która świetnie wzmacnia cały układ immunologiczny organizmu. Skutecznym środkiem walki z brodawkami są również ryby zimnowodne. Zastępuj nimi tłuste czerwone mięso, a z pewnością już po kilku tygodniach zauważysz pozytywne skutki nowych nawyków żywieniowych. Co prawda u nas ciężko je dostać i nie zawsze dochodzą świeże, jednak, jeśli masz okazję, koniecznie się nimi zajadaj. Innym wartościowym źródłem białka są też ostrygi. Są one bowiem naturalnym źródłem cynku, substancji potrzebnej organizmowi do zwalczania wirusa brodawczaka ludzkiego i kurzajek. Ponadto ten minerał świetnie poprawia odporność organizmu. Produkty, które należy wykluczyć z diety. Kiedy już wiesz, jakie produkty należy włączyć do diety, czas na podanie przykładów żywności, która nie powinna się znaleźć na Twoim talerzu podczas kuracji leczniczej brodawek. Generalnie zalecenia w tym przypadku pokrywają się z założeniami każdej zdrowej diety. Produkty, które należy wykluczyć to, żywność wysoce przetworzona, niezdrowe tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, kofeiny i inne substancje pobudzające, alkohol, masło i margaryna.